Elo, welorowyżyści, kolarze, to co się wam pokażę, to Darłowskie, szutry tutaj nadmorskie. Trasa wyznaczona na Strawie, odbijając w ogóle gdzieś trochę na południe od morza. Zobaczymy, co tam jest ciekawego. Jeżeli nie ma nic ciekawego, to znaczy, że tego filmu nie będzie. Jeżeli ten film się pojawił, to znaczy, że warto obejrzeć. Na razie pogoda średnia, trochę od rana padało. Słoneczko dopiero powoli się przebija, ale myślę, że będzie fajnie. Około 100 km wyznaczone, raczej po szutrach. Sam do końca nie wiem, czego się spodziewać, więc zobaczymy, czy ta trasa będzie w jakimś stopniu wyjątkowa. Lepsze zapiekanki, jakie w ogóle jadłem w życiu. I akurat ta trasa, o, tutaj, po prawej stronie. Może podjadę. Może później podjadę i zobaczę, czy coś się zmieniło. Ile teraz takie zapiekanki kosztują tutaj. Ale jak jadłem ostatnio, to mega, no coś pięknego. Odkąd pamiętam, to Darłowo mi się zawsze kojarzyło właśnie z wiatrakami. Dosyć sporo ich jest, aczkolwiek wiadomo, że do Holandii nam jeszcze daleko. Póki co, teraz zapowiada się fajnie. Teraz przez dłuższy czas był odcinek właśnie taki piękny, szutrowy w lesie. Ja bardzo lubię takie odcinki. I zobaczymy, co będzie dalej. Jedyny minus taki, że noga nie chce ci się za bardzo kręcić. Nie wiem, co się dzieje, ale po prostu może gorszy dzień. I tyle. Coś tam kręci. Takie aby, byle do przodu. Jeżeli chodzi w ogóle o sam przebieg trasy, to prowadzi ona z Darłowa do Koszalina. Do Koszalina bardzo, bardzo okrężną drogą. Jak mam nadzieję, że cały czas takimi drogami jak teraz. I z Koszalina już tradycyjnie chyba poleci się R10. Leśnictwo Czarnolas. No ale jest pięknie. Jakby to skrócić, ok, tu mniej więcej na wprost. Czasami niestety przychodzą takie chwile, kiedy trzeba podjąć tą trudną decyzję i to, co się miało zaplanowane, niestety trzeba z tego zrezygnować. Czułem dziś, że ta noga nie kręci od samego początku tak, jak powinna. Chciałem zrobić jakiś fajny trening. A póki co jest tak zwane ciapu-ciapu i te ciapu-ciapu mi się ciężko kręci. To jest dziwne, bo chłop, który przejeżdża tysiące kilometrów, ściga się po jakieś 200-250, kręci waty ponad 200 na takich dystansach. Jedzie na wyścig szosowy, po wyścigu szosowy jedzie rowerem nad morze. Jedzie 330 km pod wiatr.
A dzisiaj nie może zrobić sobie rekreacyjnej setki. To jest dziwne, niestety czasami są takie realia. Trenując, ścigając się, człowiek jest narażony na tak zwane przetrenowanie się i generalnie to powinien być okres, w którym powinien wypocząć od roweru, bo jestem świeżo po Robinsonadzie. Dzień po Robinsonadzie pojeździłem z dzieciakami spokojnie, 1,5 godzinki, może dwie, ale no to z dzieciakami, wiecie, średnia 12 na godzinę. Ja już śpiący jestem, idę zaraz tutaj spać. Na drugi dzień pobiegałem i generalnie myślałem, że akurat tydzień po Robinsonadzie fajnie byłoby w ogóle wypocząć od roweru, ale niestety rozum przegrał z sercem, no bo jak jechać na urlop bez roweru? Już parę razy mi się zdarzyło i to z reguły właśnie dlatego, że byłem przetrenowany. I to znowu jest chyba ten moment. Miałem nadzieję, że tutaj po prostu na urlopie trochę wypocznę, trochę pojeżdżę i dopiero po tym urlopie zrobię sobie tydzień bez roweru, ale chyba będę musiał to przyspieszyć. No, zobaczymy. Dobra, jadę. Jadę skrócić trasę. Link oczywiście do pełnej trasy będzie w przypiętym komentarzu, bo no, nie objadę tego do końca, ale sądzę, że na pewno trasa będzie przepiękna, malownicza. Co chwilę zmienny grunt, to asfalty, to szutry premium, to kocie łby, to betony. No naprawdę trasa jest mega, mega urozmaicona. Nie ma jakichś super atrakcji, co najwyżej jest kilka kościołów, na razie zobaczyłem po drodze. Tak, to nie było nic szczególnego, ale niestety ja dzisiaj nie przejadę. Idę do domu spać. Przyjadę. O, jeszcze jeden kościół. Ale tu mają kościołów. Dobra, droga wyznaczona już na skróty. Natrafiłem na wiejski sklepik, gdzie zakupiłem sobie energola i jakiegoś batona, nawet dwa. Powiem szczerze, że tu za mną nie widać, ale była taka malutka góreczka i się ciężko jedzie, naprawdę się jedzie ciężko. Ja wiem, że nie uwierzycie w to, ale jedzie mi się ciężko. Ja mam dopiero zrobione 32 km. No cóż, do punktu startu jakieś 20 parę, więc chociaż te 5 dyszek dzisiaj wpadnie, choć było planowane 100. I co? I nic. Według Garmina to jest szosowa droga. Chyba za dużo Garmin się naoglądał Paryż-Roubaix. Ale piękny był. Dobra, do Darłowa 18 km. Jak widać po wiatrakach, że jest z wiatrem. Właśnie już dojechałem na krajową R10. Po Energolu i po batonie kręci się trochę lepiej. Dobrze, że trasa wyznaczona dzisiaj, że powrót z wiatrem. Ja tyle razy mówię, że jak planujecie jakieś swoje przejażdżki, dłuższe, nie dłuższe, to warto zrobić tak, żeby pierwszą część pojechać z wiatrem i wrócić pod wiatr, bo nawet jak się nie ma siły, to będzie łatwiej. W moim wydaniu rzadko bywają takie dni, że nie mam siły, ale jak widać bywają. Nie jestem robotem, jestem tylko człowiekiem, który trenuje intensywnie, ale trening staram się też zawsze łączyć jakoś trochę z turystyką. Nie mówiąc, że jeżdżę rekreacyjnie, ale że lubię pozwiedzać czasami jakieś nowe rejony. Nie jestem nastawiony na to, żeby tylko i wyłącznie tłuc interwały i patrzeć, jak
wzrasta poziom wytrenowania. Jednak staram się łączyć przyjemne z pożytecznym, bo bardzo lubię jeździć na rowerze i powiem wam szczerze, żebym miał trochę więcej czasu, to bym więcej jeździł. Mniej typowo trenował, a głównie jeździł dużo, jak najwięcej. Ale no, w moim przypadku się tak nie da. Ma się pracę, rodzinę, inne obowiązki i na ten rower tak naprawdę ja mam mało czasu. Może się tego nie wydawać, ja wiem, ponad 10 tysięcy kilometrów już zrobione w tym roku, powoli dobiłam 11, ale mam mało czasu. I trzeba czasami zwolnić tempo, aby móc znowu przyspieszyć. I to jest właśnie ten moment, gdzie ja już powoli będę zwalniał, chociaż czeka mnie jeszcze parę startów w tym sezonie. Z gravelowych to Szutry Śląskie na Rybniku, to na pewno, może jeszcze jakiś czasowy wpadnie, no i biegowe. Czas się przygotować teraz powoli, biegowo, do półmaratonu, a może nawet do maratonu. Garmin jest na tyle inteligentny, że pokazuje mi jeszcze szacowany dystans na 272 km. Czyli taką elektroniką nie ma co się sugerować, bo waszych odczuć, to co, że tak powiem, na to ile kilometrów przejdziecie, wpływa bardzo, bardzo dużo czynników. Między innymi jedzenie, stan psychiczny, stan fizyczny, poziom wytrenowania. Naprawdę jest dużo, dużo czynników i taki Garmin, który ma naprawdę bardzo fajnie rozbudowaną tą opcję, nie zawsze jest w stanie pokazać to, co jest naprawdę. Dobra, na dziś to już praktycznie koniec mojej przygody. Przejechane 53 km z planowanych 100, średnia niecałe 23 km, średnie waty tylko 119. Nie tak sobie to wszystko dzisiaj wyobrażałem. No cóż, nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Trzeba wiedzieć, kiedy po prostu odpuścić. No upartego szłoby zrobić te 100 km, bo gdzieś pewnie jakbym zrobił jedną, drugą, trzecią przerwę, pojechał spokojnie, no to na upartego tą stówę by się zrobiło. Tylko po co? Po co się męczyć? Po co... To nie jest żaden wyścig, to była tylko zwykła przejażdżka, więc czasami po prostu lepiej sobie odpuścić, odpocząć i pokręcić, jak już faktycznie będzie forma. Jutro może kontrolnie pojadę sobie gdzieś tam godzinkę, za dwa dni postaram się pojechać. Zaplanuję coś dłuższego, ale jeżeli dalej nogi nie będzie, to też rekreacyjna godzinka i na razie wystarczy. Na razie wystarczy. Zrobi się dłuższą przerwę od roweru, czyli aż tydzień czasu. Jest to dla mnie bardzo niemiły czas. Ja wiem, że kiedyś ten moment musi nastąpić i ten tydzień takiego urlopu od roweru trzeba sobie dać, niestety. Nie lubię takich dni, ale no czasami trzeba. Ja wiem, że może teraz nie wszyscy zrozumią, bo ci, co jeżdżą rekreacyjnie, mogą tak naprawdę jeździć praktycznie cały rok i nie muszą sobie robić jakichś przerw, ale niestety w tak zwanym kolarstwie tak jest. Wszystko jest fajnie, kiedy jesteśmy w stanie zrobić sobie trening jeszcze jakby z tak zwaną nadwyżką. Ten trening, że tak powiem, zaplanowany wchodzi mocniej, niż by się to wydawało. Później przychodzą takie momenty, że no mimo czujemy, że ta noga nie kręci tak, jakbyśmy tego chcieli, że czasami udaje się zrobić trening, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko i wtedy zaczynają w głowie pojawiać się pewne myśli, co dalej, czy to jest tylko chwilowe,
czy faktycznie teraz coś czas odpuścić. No dzisiaj noga ewidentnie pokazała, że no nie ma co cisnąć. Nie ma co cisnąć. Zaplanowane było 100 km ze średnią watów minimum 200, a wyszło 50 km z watami ledwo co 100. No cóż, pewnie dla większości z Was jestem w pewnym stopniu motywatorem, bo nie dość, że na co dzień normalnie trenuję, mam rodzinę, mam dwójkę dzieci, z którą też lubię bardzo spędzać czas. Prowadzę kanał na YouTubie, jeżdżę na treningi z młodzieżą, więc obowiązków mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. A mimo tego staram się cały czas znaleźć czas na rower i wykorzystać go tak, żeby później to przełożyło się na efekty. Trenuję tak naprawdę głównie dla siebie. Nie chcę nikomu w żadnym stopniu nic udowadniać. Po prostu trenuję to dla siebie. I bardziej dla dzieci, tak naprawdę, żeby miały co wspominać, że powiedzmy kiedyś ich ojciec co nieco coś tam trenował kolarstwo i może dzięki temu złapią bakcyla już za młodego i może też się w to wkręcą. Oczywiście nic na siłę. Jeżeli, nie wiem, mój syn będzie chciał zostać pianistą, a nie wiem, córka tancerką czy aktorką, no to nie zabraniam, ale fajnie by było, jakby się kiedyś w to wkręcili. Ewentualnie jakby chociaż jeździli rekreacyjnie. No ale wiadomo, mówi nic na siłę. Tak samo ja wiem, że większość z Was nie może sobie to wyobrazić, jak na przykład przejechać rowerem typu gravel po jakichś szutrach ze średnią około 30 km na godzinę, że jest to dla Was coś niesamowitego. Ale się da, tylko trzeba po prostu ciężko trenować nogę, głowę. Trochę sprzętu też w tym pomaga. Też pamiętajcie, że nie można mieć więcej sprzętu niż talentu. Każdy właśnie, propos talentu, to każdy z nas też ma jakieś predyspozycje genetyczne i może trenować na przykład 2-3 razy więcej niż ja, trenować ciężko. A efekt i tak może być wcale niezadowalający. A może być taka osoba, która powiedzmy będzie trenować jeszcze 2 razy mniej niż ja, a może być mocniejsza, więc to tak jest, mówię, naprawdę dużo czynników, które wpływają na to, jak szybko będziemy jeździć i jak bardzo będziemy wytrzymali na takie momenty jak teraz, gdzie czasami po prostu jazdę na rowerze trzeba sobie odpuścić. No i cóż. Piszcie w komentarzach, jak tam Wam sezon minął, czy coś tylko pojeździliście, czy zwiedziliście coś ciekawego, czy udało Wam się wziąć udział w pierwszych albo kolejnych zawodach, jak Wam poszło, jak noga kręciła, czy były jakieś lepsze momenty, czy były kryzysy. Ale zawsze takie momenty będą. No, więc piszcie. Ja mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.